Siemanko widzowie, witam w kolejnym odcinku z openingami. Dzisiaj mam dla Was zestaw LEGO Technic numer 42116. To jest taki spychacz-koparka i druga konstrukcja, wyścigówka LEGO Technic. Fajny, mały zestawik. Jeden z mniejszych techników i też cenowo dosyć tani, bo można go dostać nawet poniżej 40 zł, co jest nie lada rarytasem. Zobaczcie, jak to mniej więcej wygląda. Jest tutaj sporo ruchomych elementów. Dużo przekładni widzę w tym modelu. W drugim jest już trochę mniej, ale ciekawi mnie, czy moglibyśmy zasilić go Power Functions, tak żeby jeździł na pilota. Zobaczmy. Ok, otwórzmy sobie zatem koparkę i zobaczmy, jak ten zestaw wygląda. Na początek instrukcja złożenia tej koparki. Jest dosyć mała, ale kroków budowy jest naprawdę dużo, bo 65 kroków zbudowania koparki. Dosyć prosta instrukcja. Niestety w pudełku mamy instrukcję zbudowania tylko koparki. Nie ma instrukcji zbudowania tej wyścigówki. Na tyle opakowania jest oczywiście informacja, że wyścigówkę możemy zbudować za pomocą instrukcji, która jest dostępna na stronie internetowej. No, jest to jakaś oszczędność papieru, ale jeśli komuś się bardziej podoba ten model, no to może być troszeczkę zawiedziony. Tak prezentuje się złożony model i jest naprawdę fajny. Czerwona kolorystyka, do tego czarne elementy, no i tutaj rzucający się w oczy ten biały fragment, czyli takie ramię tej koparki. No i oczywiście mechanizmy. Mamy dwa mechanizmy. Pierwszy sterowany u góry w ten sposób. Możemy podnosić całą łyżkę do góry, aż do takiego stopnia. Dalej już się nie da, mimo tego, że ten mechanizm się za chwilę zblokuje. I w drugą stronę oczywiście opuszczamy. Tutaj jest zastosowany ślimak. Nie będzie tego widać pewnie na filmie. Drugi mechanizm, za pomocą tego elementu możemy w ten sposób sterować pozycją samej łyżki. Minus tego rozwiązania jest taki, że jak zaczniemy z tego momentu podnosić, to widzicie tutaj, ona zaczyna się tak ruszać. Jest to minus, bo nie można zrobić takiego manewru, jakbyśmy chcieli nabrać na przykład klocki. O, bo momentalnie łyżka się podnosi i niestety jest to utrudnione. O, w ten sposób. Ale całość oczywiście bardzo fajnie działa. Przy składaniu możemy poznać zasady działania. Jeśli chodzi o przód i wygląd, no to żadnych tutaj dolnych świateł nie ma poza górnymi i rozchylaną kabiną. Kabina jest do tego momentu odchylana, także zegary są regulowane. Możemy tutaj pokusić się o wsadzenie jakiejś minifigurki. Z tyłu natomiast mamy mechanizm przekładniowy oraz dwa czerwone światła postojowe. Opony. Opony całkiem fajne. Jedyne, co mi się rzuciło w oczy, no to te piny, które tutaj są brązowe, tutaj są żółte. No, jest to dosyć wyraźna różnica i rzuca się w oczy za pierwszym razem. Z tej strony mamy też taki element, może najprawdopodobniej jest to blokada, żeby tutaj nie zjechać za nisko całą tą łyżką i żeby ona była w tej pozycji, maksymalnie nie blokowała się o opony. Zestawik bardzo mi się podoba, jest naprawdę w przystępnej cenie. Cena katalogowa, no, jest dosyć duża, ale ten zestaw spokojnie uda Wam się kupić poniżej 30 zł na promocjach. Jest teraz dosyć dużo ciekawych promocji, także warto się rozejrzeć. I jest on też fajnym dawcą części. Jeśli ktoś się lubi technika, no to może sobie zakupić właśnie jako źródło dosyć fajnych elementów. No, mnie ciekawi jeszcze ten drugi model, który za chwilkę sobie zbuduję. A ten, sami widzicie, no, sama ta łyżka to już jest dosyć fajny element. Może ja bym to troszeczkę inaczej zrobił. No, tu jest największy minus, to ruchome ramię, które dość tak
nieprzyjemnie lata, ale to jest jedyny minus, który zauważyłem. Słuchajcie, na dzisiaj to by było tyle. Dajcie łapkę w górę, jeśli spodobał Wam się ten materiał. Zasubskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie, aby być na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!